Dzień dobry, Maciek z tej strony, firma Mavcar. Dzisiaj kolejny hit sprzedażowy, czyli Ford Fiesta. To jest chyba piąta generacja, albo szósta. Te auta się rozchodzą na pniu, jak są ładnie utrzymane, niepokorodowane i nierozbite, bo dużo na rynku tych wozów jest rozbitych, bo łatwo je naprawić i części są niedrogie, nawet faso Forda. Tutaj auto całe w oryginale, jest bez korozji. Jak widzicie, lakier bardzo fajnie utrzymany, czarny, nie jakiś biały czy tam brzydki granat. Już mogę o nim jeszcze zerczyć. 2009 rok, silnik 1.25, czyli ten dosyć szukany, nadający się do gazu. Fajna sprawa, bo auto ma sprawną klimatyzację, więc na lato, jak znalazł, mróz jest od razu, więc trzeba czekać, czyli jest nabita na fulla. Technicznie, jak chyba teraz będzie widać, opony są w ładnym stanie. Chyba z 2018 roku, klocki tarcze również świeże. Ogólnie auto prezentuje się bardzo ładnie. Czy coś jeszcze mogę dopowiedzieć? Przebieg 192 tysiące, nie wiem czy mówiłem. No i cóż, zachęcam do zakupu, bo naprawdę to są wdzięczne auta i tanie w utrzymaniu. I ich podaż jest bardzo wysoka, tak na przykład Golfa, którego wam tam przedstawiałem, sprzedał się 24 godziny, a Meganka z tym silnikiem prostym 1.648 i też było dalej niedługie zainteresowanie. Więc na razie wrócimy na Facebooka i Instagrama i zobaczymy, ile będzie chętnych osób. Na razie na tyle, reszta opisu wewnątrz auta, jak troszkę od góry. Dobra, wracamy do auta. Tutaj macie przebieg, licznik, nie ma żadnych błędów. Chciałem wam pokazać, jak takie auto wygląda z oryginalnym przebiegiem, bo kierownica po 200 tysiącach. Kierownica jest jak nówka. Nic naprawdę nie jest zużyte, góra, dół. Jest świetna, spójrzcie tutaj boczek. Też jest ładny. Wszystko widać, szyby elektryczne, lusterka. To co musi być. Jeszcze pokażę wam mój fotel. Też 200 tysięcy na liczniku, a fotel zero wygniecenia, zero przedarcia, jest jak nowy. Dlatego czasami jak oglądacie taką Fiestę i ma 200 tysięcy, jest wniszczona w środku, no to myślę, że ona nie ma 200 tysięcy. No na środku, wyświetlacz standard, obsługa tutaj radia, nic nadzwyczajnego, ale też ładnie utrzymana, nie poobdzierana, bo niektórzy nawet potrafią podrapać te twarde plastiki. Tu mamy jakieś menu, obsługę radia, możecie sobie wszystko pozmieniać, ale to już jest drobnostka. Mniej ważna sprawa, tu jest złącze AUX, gałka od zmiany biegów też bardzo ładna, tutaj też nie ma zużycia na mieszku, tutaj te plastiki też są fajne, no i fotel jeszcze pasażera, też ładnie utrzymany, tył to samo, ogólnie auto godne polecenia, zadbane, widać, że ktoś ten samochód szanował. No cóż, sprawna klimatyzacja, no i mamy przy okazji jeszcze 4 airbagi. Jeżeli interesuje was to auto, możecie zostawić lajka pod filmem, ewentualnie zasubskrybować kanał, bo na pewno będzie pojawiało się wiele różnych samochodów i każdemu coś może przypaść do gustu. A jeżeli chcecie zadać jakieś pytania, wejdźcie sobie na Mavcar Automoto lub na Mavcar Auto, czyli mój Instagram, lub napiszcie jakiegoś maila albo komentarz pod filmem. I pamiętajcie, u mnie każde auto jest z gwarancją. Jest też również opłacona i przygotowana do rejestracji. I mogę też auto w rozsądnych pieniądzach dowieźć labetom, jeżeli ktoś nie może sam go odebrać. Pozdrawiam, hej!